Szanowni Państwo, zachęcam do wspólnego śpiewu kolędę, którą chyba wszyscy znamy, z Narodzenia Pana.
wszędzie słynie, anioł budzi przy doninie, pasterzu w co paszli potwory małe. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy doninie, pasterzu w co paszli potwory małe. Wypada wśród nocy oj czy nie świta, czy nie dnieje, skąd znowu napije, tak miła na oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd znowu napije, tak miła na oku. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do Betleje
miejsce, miejsce blisko drzwi, miejsce, co nie zajmie go żaden nocny, zagubiony gość. Bardzo cicha noc. Radość przystanęła w drzwiach, nie chcę wejść, choć dom ten znam. Wszystko pozbawione barw, każdy dźwięk ma dziś tęsknoty smak. Bardzo cicho noc. Znów zasypie wszystko się, prócz pust i okiś co. Yeah.
Teraz kolęda, którą na pewno wszyscy znamy, a przynajmniej refren tej kolędy znamy. Oj, maluśki, maluśki. Znamy? To będziemy głośno śpiewać właśnie refren.
Żywe dremej góry, słońce świeciło.
Naszej tutaj pięknej, starej, już drugi raz. Pamiętam, jak byliście pierwszy raz, wtedy tylko chroniliście granicę państwową. Teraz niestety chronicie i bronicie granicę państwową. Szanowni Państwo, miałem okazję przed koncertem rozmawiać z panem kapelmistrzem, pułkownikiem Leszkiem Mieczkowskim na temat tego, jak funkcjonuje na dzień dzisiejszy orkiestra. Z tego, co wiem, 8 muzyków, ale też strażników granicznych teraz pełni służbę bezpośrednio na granicy. W związku z tym wielki szacunek ode mnie, wielki szacunek od nas za to, co robicie, aby nam się co najmniej spało bezpiecznie. Szanowni Państwo, mieliście okazję zobaczyć artyzm naszej orkiestry. Mówię naszej, bo gdzieś tam w sercu jeszcze czuję się strażnikiem granicznym. Powiem, że nie sądziłem, że mamy faktycznie tak pięknych, utalentowanych strażników, bo wiem, że skutecznych na pewno. Panie kapelmistrzu, jeżeli się chce komuś podziękować, zazwyczaj wręcza się mu kwiaty. Także pozwolę sobie tutaj ode mnie, od naszego samorządu, na... Jacku, bardzo cię proszę. Na ręce pana kapelmistrza wręczyć taki symboliczny bukiet kwiatów dla całej orkiestry w podziękowaniu za to, co dzisiaj żeście dla nas uczynili. Bardzo proszę, panie kapelmistrzu. Tego, co mogliśmy usłyszeć, czyli efektu ciężkiej pracy. Powiem, że to są przede wszystkim próby. Zawsze soliści mają chyba najlepiej. Z uwagi na to, że nie mają instrumentów, nie muszą de facto nie dmuchać czy coś w tym stylu. Mają tylko to, co Pan Bóg im dał. Troszeczkę więcej takiego talentu, który się ma lub nie ma. Jeżeli by Państwo soliści mogli tutaj podejść, jakimś cudem przejąć się przez te zasięgi,
też chcielibyśmy dla Państwa przekazać takie symboliczne bukiety kwiatów z takimi iwońskimi upominkami, żebyście przynajmniej tą niedzielę z nami ile wspominali. Bardzo proszę. Promieniował tym uśmiechem i to powiedzmy, przynajmniej mi się uciekłylało. Także tutaj powiem, że gratuluję pięknego głosu. Za chwilę będzie zdjęcie wspólne, jak tutaj pani Dorota mówi. Ale bardzo, bardzo dziękuję za to popołudnie i ten wieczór, który dla nas żeście, szanowni państwo, przygotowali. Ewentualnie pozostało nam to dłużej w pamięci, ten obraz. Bardzo, bardzo. Miałam dla Państwa możliwość, że będzie się do tego. Bardzo Państwu dziękuję.